Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Leopardzie 1, bitwa na mapie Malinówka, tryb spotkaniowy, 3 artylerie. Niektórzy mieli okazję widzieć tę bitwę na Twitchu, no ale... Ale streamów po prostu już nie planuję, żadnych materiał filmowy również z tamtego filmiku się nie nadaje do publikacji na kanale, z tego względu też, że po prostu większość bitwy milczałem, a część przeklinałem. Ogólnie to był smutny stream, jak wszystkie moje, także tutaj macie w pełni wyjaśnione to, co zamierzałem robić tym czołgiem, pełne omówienie i myślę, że bitwa będzie wystarczająco ciekawa. Tutaj podjechałem w pierwsze te krzaczki, żeby wykorzystać posiadaną optykę, żeby wykorzystać również to, że mam bardzo dobrą załogę. No, może wiadomo, niektórzy mają zdecydowanie lepszą załogę na Leopardzie, ale ja mam wystarczająco dobrą załogę, żeby siedzieć w krzaczkach. Chciałem przeciwnika troszeczkę pospotować, ale w sposób taki bezpieczniejszy. Zobaczcie, po tych dwóch pierwszych strzałach nie wyświeciłem się. Nie przyjechała też żadna kontra w postaci Lighta czy Meda. No i coś tam na początek pozytywnego zrobiłem, ale teraz jest problem, tak? Teraz no, mogłem strzelić w tą E5, ale przemknęła tak szybko, że nie zdecydowałem się na ten ruch. Teraz ciężar spotowania wzięli na siebie koledzy na pagórku T-62A i Skoda T-50. No i tak czekam powoli na rozwój sytuacji. Mógłbym co prawda podjechać bliżej, jeszcze gdzieś tam wyżej, ale mógłbym dostawać, zobaczcie, bo nasi są bardzo cofnięci na wzgórzu. Gdyby bardziej atakowali mocniej, to mógłbym dla nich poświecić, a tak to przeciwnik zajął całe wzgórze i jechanie tam właśnie na kwadrat D6, D7 no, jest czystym samobójstwem. A zobaczcie, też cała górka już padła. To załatwiły też nie tylko czołgi przeciwnika, ale również artylerie wrogie. No i teraz będzie trzeba bronić wyniku. Odważny T-62A gdzieś tu się wybrał. Na pewno mnie teraz wyświeci. O, zobaczcie, tak, zgadza się. Schował się w zagłębieniu, ja uciekam, bo są tam kolejne czołgi przeciwnika w tle. Może wystawało kawałek złomu w postaci Centuriona, ale nie udało się go trafić. T-62A tutaj bardzo agresywnie przykapie. Ja się świecę już kolejny raz. Wyświecił mnie Centek albo gdzieś tam wzgórze. Chyba ten T-62A na wzgórzu. Nie ma sensu tutaj zostawać, bo będę dostawał praktycznie z trzech stron. No i odwrót. Szykuję odwrót na z góry upatrzoną pozycję, czyli gdzieś tam w krzaczki, i to będzie obrona Częstochowy. To będzie rozpaczliwa obrona. No i zobaczcie sami, jak to będzie przebiegało. 2-6, nieciekawy wynik. Na wzgórzu mamy tutaj skauta. Trzeba dobrze trafić. Trafienie jak po sznurku. Pocisk poleciał idealnie. Scout zdjęty. Wymuszone kapowanie bazy przez tego T-62A. Niestety nie ma się kto zająć tym problemem. Zresztą nikt nie ma ochoty, prawda? To przeciwnik ma ogromną przewagę. Poszło na wieżę gdzieś tam w okolice, jeszcze może jarzma. Nie wiem, gdzie ten pocisk trafił dokładnie, ale no, całe szczęście udało się go we współpracy z Centurionem wykończyć.
wrogi pojazd już nie będzie nas podświetlał od tej strony. Na wzgórzu jest T-34. Staje go kawałeczek, tylko wieżę w sumie widzę i kawałek kadłuba, ale skątowanego pod takim kątem, że będzie trudno przebić. O, Skoda typ... W sumie nie, T-92 artylerie poradziły sobie z problemem kapowania bazy. Także chwała im za to. Wynik zrobił się teraz bardziej przyjemny, bo artylerie zajęły się również tym zablokowanym T-34. Niestety Skoda T-50 przy kapie padła i znowu zrobiło się 6-8. Ciężko, ciężko. Ale odgryzamy się i zobaczcie, w tym momencie wyświeciłem czołgi na wzgórzu. Jest E3, to jest zajęcie dla artylerii, to nie dla mnie. I artyleria się tym zajmuje. Muszę jeszcze raz podświecić przeciwnika, bo artyleria celowała tutaj, więc trzeba to zrobić. Niech ma do kogo strzelać, niech się chłopak nie denerwuje. Może teraz jej tej E3 przyfasolić, ale schowała się, skubana, wie o co idzie gra. No może oberwała, może nie. To się okaże w następnym odcinku. Jak tylko się ukaże. No i przyklejeni jesteśmy do tej skałki. To jest skałka, która daje nam pewną ochronę. Dobry punkt do obrony przed raszem ze wzgórza. Jednak traci sens przebywanie tam dalej, gdyż E3 nie wykazuje zainteresowania razem ze piątką puszem właśnie od strony wzgórza. Jest E3. Chciałem ją zgęsić, nie udało się. Artyleria teraz znowu celuje w to miejsce. Może będzie przestrzał na E5. Kawalątek wystaje, ale ruszyła się. I tak nie jestem pewny, czy bym przebił ten bok wieży. E3 schodzi. Całe szczęście. Także jeden problem z głowy. Mamy uciekającego T-62A. Zdążył się skubaniec schować. No i cóż. Szukamy dalej przeciwnika. Gdzie jest ta E5? Gdzieś tam siedzi. Podjeżdżam znowu do mojego krzaczka. Wyświeciła się E5. To nie ja ją wyświeciłem. Chociaż jak nie ja, to kto? Nie, to na pewno ten, kto tam jest na wzgórzu, Centek. Chwila oczekiwania. Kamper jada. No cóż. Bitwa nie jest porywająca, ale naprawdę już miałem wtedy kompletnie dosyć porażek, dosyć swojego lamienia. I tę bitwę rozgrywałem już tak od niechcenia. Dopiero pod koniec zacząłem się koncentrować. Podjeżdżam bliżej. Szukam kolejnych celów dla artylerii. Zresztą podjechał od góry Centurion nasz. Jedzie wzgórzem, więc logiczne jest, żebym ja również podciągnął w to miejsce. Razem, w razie czego, możemy coś zrobić. Jednak przeciwnik nas zaskakuje. Dwa czołgi przeciwnika wjeżdżają nam od strony wody, gdzieś tam załatwiają jedną artylerię, przymierzają się do drugiej i trzeciej. Także trzeba wracać, wykorzystać chociażby te umierające artylerie jako spotterów. Padła kolejna arta. Strzał. Może jeszcze jeden się uda. Schował się skubaniec za wrakiem. I nie ma go kto świecić w tej chwili. Bad arta uciekła. Jadę jako świetlik.
W sumie nie mam wsparcia, więc bliżej się nie będę poruszał. Dostaje ode mnie. Jeszcze jest na dwa, nawet trzy strzały, w zależności jak przylosuje. Nie wyświeciłem się po strzale, to jest dobra wiadomość. Schował się za wrakiem. Tam był wrak. Gdyby tego wraku nie było, to by oberwał kolejną bułę. Podświetlany T57 Heavy. On mnie niestety też widzi. Przejechałem przez ostatnią otwartą przestrzeń, więc wtedy, w tym momencie mnie wyświecił i tak to się właśnie kończy. Co prawda sprzedaję jeden strzał, ale oczekuję wsparcia sojuszników, ale tego wsparcia nie ma. Nasi są zbyt daleko, poza zasięgiem rasowania jestem osamotniony. Przeciwnik o tym nie wie, ale ja tutaj uniknąłem jeszcze cudem strzał od artylerii. Nasi pojechali po artylerię właśnie wrogą i przeciwnik już teraz wie, że ja jestem tutaj sam. Dlatego muszę uciekać i czekać na wsparcie, aż nasi zaraz wykorzystają swoją mobilność i tutaj przyjadą. Biorę tyłek w troki i znowu gdzieś tutaj chowam się za skałkę. Już nasi powoli dojeżdżają w to miejsce, zaraz będą mieli bicie na przeciwnika. Więc nie ma sensu, żebym uciekał gdzieś dalej. Mogę teraz stawić czoła temu T-62A, ale niestety akurat był w zagłębieniu i pocisk zszedł na wieżę. Gdzie jest ten T-57? Gdzieś tu musi być. No właśnie, właśnie jest, uszkodził mi gąsienicę, ale jeszcze przeżyłem. No i czai się tutaj. Także teraz będzie pojedynek skałkowy. Ale mam już wsparcie centka. O, pojawił się T-57 Heavy. Ganiamy króliczka wokół skałki. Podjeżdża centek. No to ja zajeżdżam tego T-57 od drugiej strony. Trzeba go tutaj poczęstować raz. Poczęstować kolejny raz. I tak się bitwa kończy. Przejdźmy do wyników. Padła tylko pierwsza klasa i pierwsza odznaka biegłości. Rzadko jeździłem tym czołgiem, bardzo rzadko po wprowadzaniu odznak, więc nie zdążyłem tej odznaki wbić. Tak to już bym miał dawno, być może nawet drugą. Wysoki kaliber. 4300 obrażeń, niewiele. 1013 expa, również niewiele. Ale za to też, zobaczcie, 3200 spota. Także to też się przydało. I bitwa była... Może... Nie była ciekawa, była nudna. Nie oglądajcie. Nie oglądajcie, przepraszam wszystkich tych, którzy tę bitwę oglądali. Szkoda czasu waszego i mojego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.